chyba przeskakowaliśmy. Dawaj druga. O! I... Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Exp oraz Adi. Essa. Witam serdecznie. Jakie przywitanie. Dobra, mniejsza. Generalnie jest event. Batmobile powróciły do sklepu. Ja tutaj na start może pokażę, jakie są wyzwania. Takie brzydkie malowanie. Tutaj taki brzydki baner. Nie no, oczywiście świruję. Tutaj taka brzydka czapka. Nie wiem, co ja gadam. Obramówka do awataru jest całkiem okej, ale jeszcze nie mam punktów. To jest takie, że... Nie wiem, nie będę używał. Nie wiem, czy ktokolwiek na tym świecie gra mercem, ale jest kozackie. Naprawdę, nie dość, że czarne, jest jeszcze swat. Nie no, to jest naprawdę najciekawsza rzecz moim zdaniem. Jakbym kiedykolwiek grał merkiem, to by było git. To też wbrew pozorom nie wygląda tak źle, ale nie będę tego używał. Tutaj jest oczywiście exp, ale to w sensie nie ten exp, który jest na głosowym, ja. Tylko level możecie sobie kupić. Tutaj koła też takie raczej przeciętne, moim zdaniem. I to jest tragiczne. No, także tutaj szybki przegląd za nami, ale przejdźmy do rzeczy ważniejszych, czyli do sklepu. Kodedek, 3% zniżki. Dajcie. No, dokładnie. Może nie będzie 3% zniżki akurat tutaj, ale kodedek możecie wpisać. O kurde, ile jest czasu na kupienie tego? 16 dni. Czyli odcinek na spokojnie wleci, zanim to zniknie. Dobra, ja generalnie mam już zwykłego Batmobila, ale jak chcę mieć to malowanie takie... Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, czarne. Jak chcę to mieć, to chyba bardziej mi się opłaca kupić wszystko naraz. Chyba, że nie. 800-800. Teoretycznie nawet by mi się chyba osobno bardziej opłacało kupić. Nie chce mi się tyle klikać Vespre, kotedek. No i co ja mogę powiedzieć? Dzisiaj zagramy sobie po prostu ten taki też nowy tryb eventowy. Test tego Batmobila, co tutaj widzicie, jest już na YouTubie, a test tych Batmobilów, co będą w przyszłości. Znaczy w przyszłości. Tych pozostałych Batmobilów będą na dniach. Ja już nie przedłużam, idziemy grać ten Rumble. Ale mam wow. Jak fajnie to wygląda, jak teraz mam takie... Czarne auto, tak przy was, tak jesteśmy jak takie trzy strony mocy. Bez sensu. Nie no, totalnie to wygląda dobrze. Nie no, ale serio, fajnie to w menu wygląda, że jest takie totalnie trzy różne barwy. Nie wiem, czy możesz to powiedzieć, ale czarny Batmobil? Nie wiem, chyba na YouTubie można, nie, na Twitchu bym się bał, ale czasami mówię. Ciekawe, ale, dlaczego. Ale są opony, co się nazywają dzieci, mają malowanie na czarno i wtedy to jest przerażające, żeby powiedzieć te dwa słowa obok siebie. Jak ja coś pamiętam, to powiedziałem, to myślę, że powiedziałem. Sugerowali, że coś innego mówiłem. Mniejsza, gramy. Tutaj Batmobil na pewno wygląda 100 razy lepiej niż wcześniej z tymi takimi niezmienionymi oponami, także to jest po prostu korzyść dla tych, co kiedyś nie kupili. A co do tego Rambla, to zobaczymy. Z tego, co wiem, jest to zwykłe... O, Adi strzela bramę. O, gol. No. Po co Ramble? Oj, w ogóle na niebie zobaczyłem, że jest ten, taki ze zwiastunu, nie topesz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jaki koks. Prawo, zobaczcie, prawa góra. W sensie Batman. No, zwał jak zwał. To jest z filmu. No, ale nie widziałem, że to jest. I to się przemieszcza, czy co jest? Bo wcześniej to gdzie indziej widziałem. Tak. Ej, to się przemieszcza no. Względem tego, gdzie jedziemy, czy względem czego to się przemieszcza? Wszystkiego. A nie, obronie. Trzeba zwrócić uwagę też na to, jak te power-upy wyglądają. No w sumie to wszystko się różni tym, że są inne. O, tutaj widzicie, że na przykład ciekawie wygląda... Magnes. Nie wiem, czy to teraz jest Magnes dalej. Musimy nazwy nowe powymyślać. A fajna jest ta mapa, fajny jest ten motyw Batmana. O, czerpionka, ale jest jakaś taka zepsuta. Jeżyk. O, jeżyk kurde, to jest może też ten. Miałem jeżyka. Ale i brzydka znowu. Pięść, kurde, ciekawa. Taka brzydsza chyba. Jak wygląda jeżyk? O. Czekaj, daj się przyjrzeć. Jeżyk. Ej, to są zielone. Na zielono, teraz. Na zielono boostujesz. To teraz jest zielonka, nie turbinka. Zobacz, ej, on ma taki jakby od patyka. Jak od patyka? No taki, jest na, że się nabić można. Smród. No, to dlatego każdy z ciebie tak się odlatywał. Mam młotek, to jest, nie wiem, czy to jest ja mam... but, ale fajny, ej, to akurat jest kozacko. Fajnie to wygląda. Ja mam nietoperza. Ale ten młotek wygląda kozacko. Nie topesz przez sywa piłkę? To jest przepychaczka? No. Ej, to też! Ej, jakie kozackie do miniaturki! Teraz jak jestem Batmobilem i mam te takie nietoperze nad sobą. O kurde! Już to nie jest żółtka, to jest... Nawet nie wiem, co to jest za kolor. No. Jestem... A to ci przypomina. Nie wiem, co to jest za kolor, to jest turkusowy, Ariku. Tutaj użyję, no, właśnie. To jest coś między niebieskim, a zielonym. Turkusowy chyba. Morski. Morski też jest dobrym określeniem. Czy my gramy na trzy boty? Może. Dobra. To jak może to... 157, ale jak szybko.
Co? O, jasne, jasne. Wydawało się szybciej. A ciekawe, czy na zwykłym Ramblu teraz są takie power-upy. W ogóle fajnie, jakby dodali nowe Ramble. No tutaj przynajmniej jest tyle, że wygląd odświeżony, ale nowe Ramble to byłoby coś. Jest taka mapa w workshopie, gdzie masz nowe Ramble. No tak, to wiem. Może kiedyś będzie odcinek z niej. Kurde, dlaczego gramy na boty? Nie wiem. Wychodzimy z tego meczu? Fajesz, na 3-4. 3-4. Kurde, jeszcze miałem klatkę kluczową do zapisania. O tak. Dobra, nowi przeciwnicy, tym razem nie gram na boty w końcu. Ale generalnie co ja mam o tym powiedzieć? No nie jest to zbyt duży dodatek do gry, ale przynajmniej coś zrobili w tym roku. Nie wiem, co rok temu było? Adi pewnie pamięta, co rok temu było. Nie wiem, Hitseeker. O, pewnie był Hitseeker po prostu, czyli nawet nie tryb eventowy. Ale dwójkowy Hitseeker, czy nie? No, super, zmienili liczbę osób. Także w tym w tym roku już chyba nawet lepiej im to poszło. Poza tym dodali ciekawe malowania do Batmobili. Pakiet z Batmobilami ogarnęli, więc jest o tyle dobrze. Ciekawy, czy w RLCS-ach teraz będzie można Batmobile używać. Nawet jeśli to już tak nikt nie gra, tym to się nie dało. Znowu ktoś będzie mainował i znowu to usuną. Tak, Kuksir znowu będzie grał swoim. Ale śmieszne to by było, jakby znowu prosi, to mainowali niektórzy Batmobila i znowu by usunęli Batmobila z RLCS-ów. No szkoda, że nie dodali w sumie chociaż jednego nowego power-upa na ten event. Nie wiem, na przykład Smród, tak jak Adi zapodał. Dlaczego akurat taki? Nie wiem, że jak ktoś jest 3 sekundy w twoim otoczeniu, to ginie. Albo że nie, po prostu masz taki dymek, takiego smoka. Jesteś takim smoku, że tylko ty widzisz przez niego, a przeciwnicy nie widzą, tak jak było w tym, w Valorancie. To by było fajne, jakby dodali na Halloween taki perk. Że smoka na mapie stawiasz? Nie, taki, że wokół ciebie jest taki smród, że się nie myłeś. To by było kozackie i przez to nikt nie widzi piły praktycznie, tylko obwódkę. Albo jakaś tam po prostu ograniczona wizja, nawet nie to, że totalnie nie widzi. To by było śmieszne. Uuu, ale o, strzał! Tak. Z czego to strzeliłeś? Z turkusa! Strzał turkusem? Okaże się, że to nie jest turkusowy jednak. Jak nic. Ja nie znam się na kolorach. Ja nie wiem, mi się skojarzyło to z turkusowym, ale w sumie nie jestem przekonany, czy tak wygląda turkusowy. Nie, no, no. Tak. Ryku. Strzelec wyborowy. Umiem okularnika, co? Co? Nie okularnika. Jak będziecie mieć okularnika, to zobaczyć. Jak? Okularnik? Co ty gadasz? Co może być w ogóle tym? Nie mieliśmy już wszystkie power-upy. O czym Adi może mówić? Zobaczysz. Nie wiem, może ten. But typa. W sensie młotek, ale to dlaczego okularnik by był? A w ogóle pamiętajcie, żeby suba i lajka zostawić widzowie. No, oczywiście to kosztowało trzeba, to brawa. Obowiązek. I napisać dodatkowo, co sądzicie o tym evencie, o to też obowiązek. No bo najlepiej jest 3 komentarze napisać. No, teraz ładuj! O, o. Nie no, ja cały czas nie wiem, co to jest ten okularnik. Ja chyba miałem wszystkie power-upy. Teleport chyba wygląda praktycznie tak samo. No, pomyśl jeszcze, co jeszcze jest. Ale coś zmyśl. Nie pamiętam. Ej, okularnik! Co to jest okularnik? Też masz? Kurde. Co to jest okularnik? Chodzi ci o mrozik, Adi. No tak, nie miałem mrozika. Ej, faktycznie. Kurde, muszę mieć mrozik. Jak ja bardzo chcę mrozik teraz. Nie, no jak nie dostanę mrozika, to jeszcze meczek zagramy. O nie. Na odcinek, jak dostaniesz... Ej, w sumie można kiedyś też, nie wiem, widzowie, czy chcecie odcinki typu kończę odcinek jak strzelę reseta. No, to by się nigdy nie skończy. No, to był długi odcinek dla widza. Kończ odcinek jak wygram mecz. Tak jak Masti grał do przegranej, to ja bym do wygranej. Grał! Zielonka jest zielonką. Dobrze wiedzieć. Masz klipa. Ale akcja. Co to jest? Nie no, cudownie. Turtle to strzeliłem. Dobra, jolo. No co za dziad? No. Dziadyga. Zabrałem Adi, wystaje ci z dachu łodyga, wiesz o tym. Ej kurde, jakie kolce to są, dopiero teraz zauważyłem. No, łodyga ci wystawała jakieś pokrzywione. To jest definicja drewna, aż obraz to ogrodnik. No i na 3 boty lecimy. Jesteś drewniakiem. Nie no, wyjdźmy proszę. Zobacz, czekaj, 5 sekund poczekajmy, aż dostanę. Nie no, nawet nie poczekałem do nowego power-upa. Wyjdźmy z tego, na jeszcze jeden. To był ogrodnik, przecież o co ci chodzi. No drewniak. Dobra, lećmy na dach. Co my robimy? Nie wiem.
Ja chcę okularnika. Może koksirpincza jeszcze się pokusimy. Strzelić autem koksira. O wow, ale prędko. Ale fajny wybuch. Chciałem dobić. Właśnie, nie poruszałem tematu tych wybuchów. Fajnie wygląda. Zobaczmy. No, kozacki. Wow. Ten OG od Batmobile był lepszy. O, okularnik! Ale śmieszne. Ej, to jest na oponach przecież. Na oponach jest to samo coś. Ale jak jesteś mówisz? Fanem okularnika, to masz to w tych itemach eventowych. Dobra, poczekajcie. Aj, nie tym razem. No, że Batmobilem koksirpincza nie zrobiłeś? A nie, sorry, chłopaki. To trzeba się chyba postarać. To jest wstyd i hańba. Dobra. No ty... Jeszcze bardzo. Nie no, nie wierzę w tego ryczkę. Dobra, przynajmniej może nie wyjdą jak wygrywają. Na podpuchę. O, przyjęcie. Zostaw. Dawaj, kuksir. No ale to było zlagowane. Jak kurde. Dobra. Prawie. Strzelam. Nie no, jaki gol! Gdzie się tak nauczyłeś? Na YouTube. W szkolu. Temu suba i dlatego. O, patrz, tak nie to perka. Ej, wiecie, że netoperek to jest po czesku Batman, czy coś takiego? Jeszcze parę takich śmiesznych słów znam, ale nie pamiętam. Mam pięść Hulka. W końcu mam lepszą nazwę na to. Masz. Kogo pięść? Hulka. A Halka, nie wiem. Hulka. Pitagoras? Ale dobry by był, gdyby nie ten Kosi. Patrz, to jest gol. O, czekaj chwilę. Faktycznie. Świetny. Czekaj, jeszcze nie dopełniłem go. No, dopełni jak teraz. Mi podasz, to dopełnię. Ja to dopełnię sam. Ale wyrównany mecz. No, emocje do samego końca, panowie. Obstawiajcie w komentarzach, kto wygra. Fake, jadę. Dobra. O, dobrze sfejkowaliśmy. Dawaj, drugo. O! I niesamowite, że to wyszło! Jakim cudem w ogóle? Aż wyszedł. Aż wyszedł. Jakim cudem to zadziałało? Nigdy tego nie robiliśmy. Ja pierdzielę. Ale random. Jesteśmy do tego stworzeni. Ja pierdzielę. Freestyle Friday. Nie wiem, ale jakie to było randomowe, że to zadziałało. Szkoda, że skozłowało. Ej, kurde, jak ten odcinek zyskał teraz. W moich oczach. Ej, naprawdę. Ale jestem zadowolony w tym momencie. Mam zombiaka mam. Co? No taka, nie wiem, pięść porośnięta jakimś, nie wiem. A to każdy to inaczej. Ja to nazywam Hulk, jak to nazywa nie limonka, tylko turkus. A to zombiak. Kurde, pograłem sobie w Rocketa tryb jakiś, co się można rozpędzać w nieskończoność. Kurde, to takie zarąbiste było. Jest można taki plugin, ten chyba. Plugin, no. Plugin, co do nieskończoności się rozpędzasz. I tak zagrać trójki. Jakiś, nie wiem, show mecz. Dostałem smrodek. Super, Adrianie, że zostawiłeś smrodek. Dobra, jesteśmy zwycięzcy, czyli kto wstawił na nas, ten wygrał. Gruby szmal, czyli 0 zł. Albo możliwość zasubskrybowania. O, to też, to już w ogóle. Pewne zwycięstwo. Ja tutaj już myślę, że będę kończył odcinek. Pamiętajcie, że na dniach pewnie wleci test tych pozostałych Batmobilów. Tego tutaj możecie znaleźć już pewnie na kanale. To znaczy, już jest na kanale od dłuższego czasu. Oczywiście jeszcze podziękuję Erykowi oraz Adrianowi za towarzyszenie na odcinku. Możemy pozdrowić Loczka? Możecie pozdrowić Loczka. Pozdrawiam Loczka. Też pozdrawiam. O, piękne pozdrowienia. Dobra, to co? Bez przedłużania. Elo, elo. Pa. Pa, pa.